Cześć, witam wszystkich. Z tej strony Łukasz Stefanik. Zapraszam na kolejną część dotyczącą scalpingu, dziś część czwarta. Poprzednio mówiliśmy sobie o strategii na podstawie dwóch średnich kroczących. Dzisiaj tę strategię nieco zmodyfikujemy. Mianowicie, w tej poprzedniej pojawiało się bardzo dużo zleceń. Często zlecenia niepotrzebne, ponieważ rynek bardzo szybko wracał. Szczególnie jeżeli mieliśmy do czynienia np. z konsolidacją, były wybicie w jedną stronę, potem w drugą, i tak w kółko, co mogło prowadzić do tego, że. Mamy bardzo dużo pozycji w jedną, w drugą stronę i spread czy prowizje doprowadzają do tego, że nasz rachunek kręci się wokół zera zamiast zarabiać. No i przypomnę te założenia z poprzedniej części. Cena powyżej wartości obu średnich pozycja długa i cena poniżej wartości obu średnich pozycja. Krótka, czyli proste założenia, natomiast oczywiście one mogą zarabiać. Jeżeli wpadniemy w konsolidację, no to wtedy będziemy się kręcić wokół zera, natomiast w trendzie OK one będą zarabiać. Natomiast jeżeli chcemy mieć mniej pozycji, jak, jak uniknąć tego, żeby co chwilę otwierać takie zlecenia, tylko żeby ich było mniej, ale żeby one były skuteczniejsze. O tym dzisiaj i to jest właśnie taki przykład konsolidacji, gdzie oczywiście też możemy zarabiać, no bo zobaczmy, że mamy wyjście do góry, tutaj jakiś stop loss, potem wyjście dołem, cena fajnie, Wychodzi dołem, potem mamy przebicie obu średnich do góry. Jeżeli szybko księgujemy zyski na pierwszej świecy, też byłoby to wzię do wzięcia. Potem wychodzimy dołem, znowu jest ruch do wzięcia. Także w konsolidacji również można zarabiać, tylko trzeba być jeszcze szybszym niż w ruchu trendowym. no Jeżeli mamy mały poślizg, bądź no po prostu nasz broker e, ma też wysokie spready, czy wyższe prowizje, no to na takim rynku po prostu za dużo e, nie zarobimy, bo nawet jeżeli 2-3 pipsy zgarniemy, no to mamy koło pips prowizji. Przez co nasz ostateczny wynik raczej nie będzie zbyt dobry, a dużo stoplosów też mogą być one z poślizgami, czy też jeżeli zamykamy pozycję, zawsze może jakiś poślizg się pojawić, także szczególnie na M1, gdzie ten rynek zazwyczaj robi szybkie ruchy, no to może prowadzić do tego, że taka konsolidacja, jeżeli ona będzie trwała cały dzień, po prostu nas wykończy, bo rachunek będzie stał albo minimalnie tracił. Więc jak tego uniknąć? Jest na to jedna no jedna prosta modyfikacja, e, mianowicie e, dalej mamy te same średnie, czyli średnią szybką, średnią wolną, e, kierunek wyznacza nam w dalszym ciągu ta średnia z wyższego interwału, czy też ta średnia wolniejsza, czyli jak braliśmy dwie średnie z M1 i M5 o okresie 30, no to tutaj na przykład na M1 to będzie ta średnia 150, czyli pomnożona przez 5, e, ona nam wyznacza kierunek a wejście mamy przy pomocy przecięcia średniej z niższego interwału, czy też tej średniej szybszej, czyli z mniejszej ilości okresów. No i teraz ważna rzecz, dla pozycji długich przecięcie od dołu, a dla pozycji krótkich przecięcie od góry. Najlepiej będzie, jeżeli pokażę to na przykładzie, kiedy byłoby wejście. Jeszcze odnosząc się do pierwszej strategii, zobaczmy. Tutaj rynek jest poniżej wartości obu średnich. Tą świecą długą, czarną przebija, jest to jak najbardziej sygnał do pozycji krótkich, natomiast w drugiej strategii, tych, za, o tych założeniach dzisiejszych, tutaj pozycji by nie było. Pozycja pojawiłaby się dopiero tutaj. Czyli w tej drugiej strategii chodzi o to, żeby podłączyć się do już trwającego impulsu, czyli był tutaj lokalny impuls spadkowy, korekta i rynek ma ten impuls kontynuować. I wejście w tym miejscu, czyli na przecięciu znowu średniej. Oczywiście pierwsza reakcja pierwsza, druga, tutaj trzecia świeca fajny ruch, kilka pipsów do wzięcia nawet potem jeżeli ktoś nie zamknął, było nawet to niżej, potem lokalne podwójne dno, odbicie, natomiast pamiętajmy, że w scalpingu musimy brać te ruchy szybko, czyli 2, 3, 4 świece dynamicznie jeżeli rynek stoi, zamykamy i bierzemy nasz zysk, czekamy na kolejną okazję, która zaraz może się pojawić, no i też tutaj taka się pojawiła, bo mamy wyjście znowu do góry, no i zobaczmy, z perspektywy tej Pierwszej strategii tutaj byłoby już wejście w pozycję długą, ponieważ cena jest powyżej wartości obu średnich. Natomiast rynek szybko cofa. Więc dzięki mm, temu dzisiejszemu podejściu, dzięki nieznacznemu pod, poprawieniu tak, tych założeń, unikamy czegoś takiego, czyli tych fałszywych wybić. Bo rynek wraca i znowu jest poniżej obu średnich. Co prawda, zgodnie z pierwszą strategią, można by tutaj to wejście robić. Natomiast zgodnie z założeniami drugiej strategii wejście byłoby dopiero. Tutaj. No i zobaczmy, że to drugie wejście już jest takie pewniejsze, tak? Tutaj mamy szybkie też zejście, tutaj dwie świece, nawet przystankowe i dopiero zejście do dołu na dwóch świecach, nawet trzech takich dynamicznych. Fajny ruch do wzięcia, czyli dopiero tutaj wejście w pozycję. Potem rynek wchodzi w jakąś konsolidację, natomiast znowu tutaj no, raz byśmy zostali z, te, z tej pozycji tutaj wyrzuceni, czy też nawet w tym miejscu. Zależy, czy byśmy pozycję otwartą tutaj trzymali powyżej średniej czy jeszcze czy ten stop loss byłby tutaj jeżeli tutaj no to on by został wybity natomiast tutaj po tej lokalnej konsolidacji czekamy na odwrócenie i takie odwrócenie może wyglądać w ten sposób czyli wychodzi cena górą przebija obie średnie oczywiście z pierwszej strategii byłoby tutaj już wejście ale my takiego wejścia dzisiaj nie omawiamy tylko czekamy aż szynek zrobi tutaj Korektę i przebije jeszcze raz od dołu średnią z krótkiego interwału czasowego. Oczywiście takie wejścia, jak tutaj wcześniej, będą się zdarzać. Nie ma ta strategia 100% skuteczności. Chciałbym, żeby tak było, no, ale niestety tak nie jest, żadna strategia skuteczności 100% nie będzie miała, dlatego no musimy się do tego po prostu przyzwyczaić. Ale też te dzisiejsze założenia na pewno pomogą nam w ograniczeniu ilości transakcji. Więc. Czekamy, więc podsumowując, tutaj kierunek wyznacza nam średnia wolniejsza, a wejścia mamy średniej szybszej. Ok, i przejdźmy może do platformy, żeby to było jeszcze lepiej widoczne. Przykładowy instrument USD CAT, nałóżmy sobie tutaj te nasze średnie, czyli średnią 150, czyli tak jakby 30 z M5 i drugą średnią. Trzydziestkę z M1. To jest ten, te, też ten przykład analizowany przeze mnie na przykładzie w prezentacji. No i tu widzimy, że po wyjściu ceny górą rynek szybko wrócił. Co prawda taki ruch zgodnie ze strategią z założeniami z poprzedniego wideo był do wzięcia. 4 pipsy. Natomiast szybko rynek wrócił, więc pamiętajmy, że w scalpingu liczy się też szybkość działania. Jeżeli ja będę wchodził tu w pozycję i czekał nie wiadomo na ile, aż rynek mi zrobi 10-15 pipsów, no to mogę się raczej nie doczekać albo doczekam się raz na 20 przypadków, przez co i tak nie będę na plusie. Także pamiętajmy, że w scalpingu liczy się szybka reakcja ceny, czyli szybko księgujemy, szybko zamykamy te zyski, zabieramy, co nam rynek daje i czekamy na kolejną okazję. Ok, co mamy tutaj? Pojawił się jakiś silniejszy impuls. Jesteśmy teraz tutaj na rynku w czasie rzeczywistym. Na co należałoby poczekać? Na to, aż rynek wykona korektę, przejdzie tutaj przez tą średnią krótkookresową, czyli należałoby ją tutaj przedłużyć, tak, jeżeli będziemy szli do góry, bądź utrzymywali się, to ta średnia szybka dogoni nam cenę, a ta średnia wolniejsza, ona powoli będzie tutaj unosiła się do góry, tak, czyli czekamy, aż rynek zejdzie pod średnią krótką, tą szybką i wybije ją do góry, wtedy jest to sygnał do wzrostów. Także fajnie po takich impulsach, jest to, jest to dobry moment, żeby podłączyć się do, do wzrostów. Natomiast przejdźmy może na inną parę walutową, na przykład na euro-dolara. Pamiętajmy też, że im mniejszy, mniejszy spread, tym, tym lepiej, bo oczywiście te koszty transakcyjne, one będą się bardzo liczyć z racji tego, że będziemy mieli tych pozycji dużo, no to w skali miesiąca te koszty no, będą odgrywały bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o ostateczny wynik na naszym portfelu. Ok, przeanalizujmy sobie tutaj, nie wiem, może od tego momentu, czyli znajdujemy się e, może jeszcze troszeczkę e, tutaj. Znajdujemy się w tym miejscu, M1, euro, dolar, e, rynek wybija do góry, tak? Zgodnie z e, tą pierwszą strategią wejścia powinny być, nawet już tu wcześniej, zobaczmy, jak tutaj się rynek konsolidował. Także ta pierwsza strategia, pierwsze założenia, pamiętajmy, one będą działały w trendach, a w konsolidacji no, mogą się wykładać. W konsolidacji musimy być bardzo, e, bardzo szybcy i musimy brać bardzo małe zasięgi. Ale za, zobaczmy te założenia dzisiejsze. Rynek wybija do góry i czekamy na sytuację, kiedy odbije się od średniej, krótkiej, czyli ją zahaczy i pójdzie dalej do góry. Tutaj właściwie ta pierwsza sytuacja może być troszeczkę sporna. Także ją może sobie pominiemy, bo rynek wrócił do obu średnich i poszedł do góry. Także to może sobie jeszcze pomińmy, bo to jest taki sygnał nie do końca jasny, bo byliśmy przez chwilę poniżej obu średnich i znowu powyżej wyszliśmy. Także tutaj tego wejścia nie bierzemy, mimo że bardzo ładnie rynek wyszedł do góry. Ale tutaj kolejne wejście już, już tak. Może ja przybliżę tutaj wykres, żeby to było lepiej widoczne. OK, na co teraz czekamy? Czekamy na to, aż szynek zejdzie, zahaczy mi tą średnią szybką i po wyjściu do góry bierzemy pozycję długą. Możemy się tutaj też przesunąć świeca po świecy. Naciskając F12 na klawiaturze. No i zobaczmy, mamy zahaczenie, mamy świecę białą, więc jest to dobre miejsce do tego, aby wchodzić w pozycję, tak, czyli na tym poziomie tutaj, po tej pierwszej białej świecy. Mamy pierwszą świecę białą, kontynuującą plus 2 pipsy. Możemy albo zamykać, albo poczekać jeszcze jedną. Kolejna czarna raczej już z pozycji byśmy wyszli. Tak? Natomiast tutaj do wyjęcia maksymalnie 3 pipsy. Ale mamy kolejną sytuację. Rynek znowu przebija mi średnią krótką. Pojawia się jakaś długa. Czekamy na wyjście ceny powyżej średniej. Znowu wychodzimy powyżej średniej. Stop loss wtedy to już zależy od naszych założeń. Natomiast mówiliśmy sobie o tym, że maksymalny, najlepiej ten stop loss ustawiać poniżej ostatniego dołka. Czyli w tym wypadku byłoby to około 3-3,5 pipsa, może nawet 4. Patrzymy co, co dzieje się dalej. No, rynek nie zahacza na razie naszego stop lossa. jesteśmy w pozycji, troszeczkę musimy sobie poczekać. No, jakaś lokalna konsolidacja, czyli wejście przypomnijmy było gdzieś na tym poziomie. No, to są najgorsze sytuacje, jeżeli mamy strategię trendowe, a rynek wpada w konsolidację, tak? Zobaczmy, wchodzimy za jeden, czekamy pół godziny, rynek co prawda stoplosa nie wybija, ale też jakoś nie zasuwa nam do góry. No, ostatecznie te trzy pipsy były do, do wyjęcia, nawet tutaj wcześniej półtora, trzy pipsy. Jeżeli poczekalibyśmy dłużej, no to, to więcej, tak? Pytanie, czy po takiej konsolidacji wytrzymamy większy, większy ruch. Natomiast po tej pierwszej reakcji już te trzy do 4 pipsów do wyciągnięcia. I co robimy dalej? Czekamy znowu na zejście poniżej średniej i wybronienie, jej, i potem pozycje długie. Także myślę, że no tutaj te założenia są również proste, ale też nie będziemy mieli aż tak dużo pozycji jak przy tej strategii pierwszej. Ok, zejście jeszcze raz poniżej. Nie mamy sygnału. Sygnał jest tutaj, w tym miejscu. Wejście w pozycję. No i znowu szybka reakcja: 2, 2,5 pipsa, może 3,5. Na tym cieniu ciężko byłoby zaksięgować, ale też pamiętajmy, że w scalpingu nie czekamy na zamknięcie świecy. Bo może być tak, że rynek po wejściu tutaj w takim miejscu mamy na przykład jedną świecę białą, drugą, trzecią, a potem na jednej czarnej. Rynek cały zysk nam zabiera, także nie czekajmy na czarną świecę, jeżeli coś nam się nie podoba, rynek reaguje, czy też są to ostatnie szczyty, tak jak tutaj. Zamykamy pozycję, bierzemy ten pierwszy, najpewniejszy ruch. Tutaj nie czekamy na trend. Bierzemy pierwszą reakcję ceny i z rynku uciekamy, także to cały czas będę tutaj e, podkreślał. E, ok, mam nadzieję, że te założenia są jasne. E, no podsumowując jeszcze raz, one po prostu będą nam e, ograniczać. E, liczbę pozycji, może wrócę jeszcze raz tutaj do tej e, prezentacji, co trzeba zapamiętać, e, kierunek wyznacza średnia z wyższego interwału, czy też ta średnia wolniejsza, a wejścia mamy e, z tej średniej szybszej. No i przecięcia, pozycje długie od dołu, pozycje krótkie e, od góry. Więc pozycji mniej, pozycje pewniejsze o wyższej skuteczności. Jeżeli po tym materiale czy po poprzednich jakieś pytania się pojawiły, coś jest niejasne, coś trzeba by dopowiedzieć, no to bardzo prosiłbym o wiadomość i będziemy te wątpliwości ewentualne rozwijać. Także na dziś ode mnie to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam.